4 grudnia, tutaj na śląskiej ziemi, witam Was pozdrowieniem w Dzień Górnika. Szczęść Boże! A hasło tego dnia czytam z Psalmu 23, 4 wiersz. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. A fragment biblijny czytam z księgi proroka Izajasza. W 43 rozdziale czytamy: Lecz teraz tak mówi Pan, który Cię stworzył, Jakubie, i który Cię ukształtował, Izraelu. Nie bój się, bo Cię wykupiłem, nazwałem Cię Twoim imieniem, moim jesteś. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z Tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją Cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali Cię. Bo ja, Pan, jestem Twoim Bogiem, ja, Święty Izraelski, Twoim Wybawicielem. Daję Egipt za okup za Ciebie, Etiopię i Sabę zamiast Ciebie. Dlatego, że jesteś w moich oczach drogi, cenny i ja Cię miłuję, więc daję ludzi za Ciebie i narody za Twoje życie. Nie bój się, bo jestem z Tobą. Te słowa dzisiaj kieruję do nas wszystkich. Pan Bóg jest z nami. Nie bójmy się, nie bójmy się Jemu zaufać. Teraz w czasie Adwentu wykorzystajmy ten czas dobrze. Spędźmy czas z Bogiem. Módlmy się więcej, czytajmy Boże Słowo. Na ile to możliwe, bądźmy dobrzy dla drugich ludzi. Spotykajmy się z innymi i bądźmy dobrzy. Moi drodzy, tak mówi Pan, wykupiłem Cię. Ten Adwent przypomina nam o tym, że oczekujemy na powtórne przyjście Pana. Oczekujemy pełni nadziei, że cokolwiek będzie, Pan Bóg będzie razem z nami. Kochani, życzę nam wszystkim, aby ten dzisiejszy dzień był pełen Bożej łaski, aby obfitował Boży pokój i radość, aby tyle, ile jest dla górników zjazdów, było wjazdów, a dla każdego z nas tyle, ile wyjść z domu, bezpiecznych powrotów. Bądźmy z Bogiem i nie bójmy się, bo On nas nigdy nie zostawi. Na wszystkich ścieżkach będzie z nami. Będzie nas prowadził nawet ciemną doliną. Zła się nie ulęknijmy, bo On jest z nami. Módlmy się. Wszechmogący Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty nam błogosławisz i jesteś z nami. Prosimy Ciebie o to, abyś Ty prowadził wszystkich tych, którzy dzisiaj wyruszyli do pracy, górników, jak i wszystkich innych. Daj, aby mogli mieć spokojne, bezpieczne powroty. A wszystkich tych, Panie, którzy zmagają się z chorobami, z kwarantannami, pobłogosław, Panie. Daj cierpliwość do siebie nawzajem, daj cierpliwość do siebie samych. Błogosław nas i daj nam odczuć Twoje prowadzenie, Twoją obecność i to, że jesteś z nami. I że nas wykupiasz każdego dnia na nowo, przebaczając nam nasze grzechy. Amen. Błogosławionego dnia.